Zebrałem na kamerkach 9 youtuberów. Problem w tym, że jeden z nich łamie i tak naprawdę jest widzem. Co 10 minut gracze wygłosują jedną osobę. Jeśli oszust przetrwa godzinę, wygra 500 zł. Nasi gracze nie widzą się nawzajem i mają zmienione głosy, żeby nie rozpoznać się zbyt łatwo. Mają też zakaz wyjawiania swojej ksywki. No to może klasycznie powiedzcie coś o sobie. To jest Szymon, 21 lat, kanał gamingowy, głównie oparty na Valorancie, taki rozrywkowy. Często na granicy żartu, więc trochę jeszcze odnajduję w tym YouTube, bo dopiero mam 3000 subskrypcji, ale od jakiegoś roku nagrywam regularnie 2 odcinki w tygodniu. To ja, kanał popkulturowy, różne teorie popkulturowe, po 76 tysięcy subów, w tym momencie prawie 177, a na imię mam Bartek. No to ja prowadzę kanał gamedevowy, około 25 tysięcy subskrypcji na ten moment, z regularnością trochę gorzej, ale lecimy powoli do przodu. Dobra, ja prowadzę kanał gamingowy, oparty na GTA 5, teraz mam około 106 tysięcy subskrypcji, no i kanał prowadzę tylko od prawie 2 lat. Dosłownie wszystko nagrywam, od gamingu, po lifestyle, po jakieś testy burgerów z McDonalda. Trochę streamowałem i zaczynam z muzyką. Jeszcze masz taki głos jak Rock Long trochę. Ja, rock, obiecuję, to nie rock. Bo burek. Subów mam 100. Ale tysięcy? Nie, prawie 100. O kurde, teraz ja może. Ja mam na imię Kamil, subów 457 tysięcy na dzisiaj, 100. Głównie piłka nożna, ale przez chwilę też był lifestyle łączony z polskim rapem. Ja prowadzę kanał jeździecki, czy nagrywam swoje zawody. Ja już startuję w zawodach po prostu z jazdy konnej. I kanał jest skromny, bo to jest 1750-1800 subskrypcji. Ja mam parę kanałów. Jeden z Ligi Legend, drugi taki bardziej naukowo-matematyczny. I z regularnością tam bywa różnie, jeżeli o niektóre kanały chodzi, ale ten z Ligi Legend jest w miarę regularny. No to ja na imię Przemek, mam 520 tysięcy subów, robię shorty komediowe, a filmy długie robię komentary, jak oglądam różne cringe'owe paradokumenty i filmy wrzucam co trzeci dzień. Dobra, to wszyscy się przedstawili, ja mam takie pytanie, czy kogoś rozpoznaliście? Jedną osobę. Jak? Wydaje mi się, że jedną osobę. No? Ja też jedną osobę. Bo z nami jest doktor Hodo. Jak chcecie zdradzać, kto waszym zdaniem jest kimś, kogo kojarzycie, to możecie o tym mówić, bo to może być jakiś trop dla was, nie? Żeby na przykład na niego nie głosować, ale to zdaje się na was. No to ja mogę powiedzieć, że ja generalnie wierzę w szóstce, bo odbił mi się taki kanał o uszy, ale na przykład piąteczka, mega sas. 100 subów tylko. To jest prawda, ale nie promowałem go w ogóle i myślę, że uderzę w TikToka trochę, żeby go rozpromować. Że mi się wydaje, że jeśli ktoś by był agentem, to raczej by nie szedł to, że ma tak mało subów, to było zbyt obu. No, w lampce na razie ufał, że raczej nie jest agentem. Powiedzmy, że rozpoznałem 7. Co, oglądasz kanały jeździeckie? Nie spodziewałam się. Numerki. A 8? Powiedz coś. Cześć. Dobra, 8, nie 7. Co się wydaje, że 8 jest leży? Jeśli chodzi też o 3, dla mnie jest czas, bo tak jak mówiliście o 5, że 100 subskrypcji ma, to no okej, ale może być regularny, tak jak Koda napisała. 3 powiedziała, że ma problemy z regularnością, kiedy jedyny wymóg to był regularność, tak? Znaczy, regularność jest po prostu taka, że film raz na miesiąc, raz na miesiące, na to nie chodzi. Regularnie, ale rzadko. To ci powiem, że ta 3 gdzieś tak kojarzy mi się z pewną osobą. Tylko takiego kota chyba na profilowym. A ta osoba, która prowadziła kanał z Lola i matematyczny, to jaki to jest numerek? Ja, 8. A 8 raczej kojarzy i chyba więcej też. Unikalne połączenie, trzeba przyznać. Dobra, to pytanie do kolegi Piątki. Założyłem kanał 3 lata temu, ale tak regularnie nagrywam od roku. Żaden nie wszedł w algorytmie do kilku koła, żeby się zresztą 300, 400, 500. Coś tu się nie klei, ale wydaje mi się, że on po prostu jest takim lekkim trollem, nie? Albo też Hodo nam wrzucił 2 widzów. Ja bym was okłamał. Ustka to jest doktor Hodo w ogóle z drugiego konta. Ja jestem ciekaw, który to Bartek z kliniki. Jestem pewien, że ktoś tu jest. Nie no, regularny kanał miał być. I od ilu lat 3 robisz? Od roku, zaczęła w grudniu tamtego roku. I raz w miesiącu wrzucasz i masz 25 koła już subów. Na początku zajmowałem się głównie shortami i dopiero do koło wakacji zacząłem dłuższą formę wrzucać. Dobra, proszę państwa, koniec czasu. Jesteśmy po pierwszej rundzie, także to jest idealny moment, żeby kliknąć subskrybuj. Zaobserwować na Insta, może wbić na Discorda. Tam daję info o konkursach. Dzięki. Lecimy dalej. No, słuchajcie, mamy trochę save pików, ale mamy też kilku podejrzanych, także to może się potoczyć różnie. Wyciągnijcie jakieś karteczki albo pokażcie na palcach, ja, który numer waszym zdaniem nie jest youtuberem, ale kto waszym zdaniem powinien odpaść. Kurde, musisz wybrać jeden. A, jeden. Słuchajcie, mam wyniki. Najwięcej rozmawialiśmy o 3 i o 5 w tej pierwszej rundzie. I to ktoś z nich odpadnie. I będzie to numer 5. Także niestety z piąteczką się teraz pożegnamy, ale usłyszymy się na samym końcu.
Szkoda, że nie widzicie jego kamerki. Zobaczycie na filmie. Słuchajcie, wyrzuciliśmy pierwszą osobę. Po każdym głosowaniu nasi gracze będą mogli zakończyć rozgrywkę i zgarnąć po 100 na głowę. Ale jeśli w ich gronie nadal jest agent, nie wygrają nic, a on z buta zgarnie 500 zł. Przypuszczam, że teraz jeszcze tego nie zrobicie. Jeszcze macie jakieś tropy, co nie? Osobuję się dalej, więc takie trzeba na co dzień. Druga runda startuje teraz, kolejne 10 minut. Let's go. Po monetyzacji, ile osób stąd ma monetyzację? A właśnie, ma? Kto nie ma, nie? Właśnie, kto nie ma, będzie najlepiej, kto nie ma. No ja nie mam. Teraz próg zarabiania jest 4000, a ja osiągnąłem 3,5, myślałem, że jest 3 i aktualnie mogę sobie włączyć super naklejki albo coś takiego. Zarabiania niestety nie mam z reklam. Nie, no to jest możliwe jak najbardziej. Ja mam takie pytanie, jeżeli trójka jest SAS, to powiedz mi, czym różni się CPM od RPM-u? RPM to jest stawka, którą otrzymuje twórca średnio na 1000 wyświetleń, a CPM to jest stawka, którą płaci reklamodawca za 1000 wyświetleń. No i okej. Takie pytanie typu, stanie. Wydaje mi się, że nawet Kuber nie niektóre mógłby nie wiedzieć. Ja bym nie wiedział. O, a pytanie, jesteście w jakiejś agencji? Agencja od Dili typowo. No to ja jestem. Ja też jestem. Jaki jesteś? Jestem Brad Bladdy. Ja jestem w Storm Midi. Swój człowiek. Ty, a ty GTA nagrywasz? Tak. O nie, on będzie przeglądać ich portfolio. Wszystko się zgadza, nie? Co się zgadza? Niemożliwe. Nie no, ja z GTA tylko Evrona znam, więc będzie ciężko. Dobra, to ja mam taki challenge pod content. Niech każdy zacznie odcinek. No Jezu. To ci powiem, jaki ja mam problem, okej? Okay? Jeśli chodzi o zaczynanie odcinków. Dla mnie, jeśli nie chcę was obrazić, ale zaczynanie odcinków, siemaneczko, że to jest dla mnie cringe. Ja nie zaczynam odcinków, tylko ja wchodzę już, nie wiem, z ekipą i mówimy takie fany moment. Nasze żarty, co mówiłem z Valoranta. Panie, ja mam właśnie inny approach do tego, bo ja mam takie swoje charakterystyczne przywitanie. Nie zaczynam tam się Marko, coś tam, tylko mam takie bardzo swoje charakterystyczne, co kojarzy się ze mną. Ja mówię po prostu... Cześć widzowie, to na wszystko. A zbliżaj, jako to jest content game devowy, to na przykład zrobiłem League of Legends, tylko że lepsze, coś w tym rodzaju. Ja się witam zawsze o tym, jak powiedziałeś, siemanko, tylko dlatego, że ja zawsze na początku przedstawiam, co się działo w poprzednim odcinku, bo robię to jakby serię serialową w GTA. Jeśli chodzi o shortsy, no to na początku daję oczywiście clickbaitowy zalążek. Gdy robiłem wcześniej piłkarskie filmy, to witajcie tutaj ksywa, a dzisiaj. Generalnie chyba zawsze zaczynam coś z tyłu, hej, witam was w kolejnym odcinku. I teraz zaczynam opowiadać, w którym i załóżmy, mówię, że jestem dzisiaj w Opolu, albo jestem na Partynicach, co są jakby miejsca, w których wybieram się zawody. Za każdym razem chcę coś innego i na start zazwyczaj opowiadam, gdzie jadę, bądź co robię. I... Zależy z czego to jest ten odcinek, no na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, jaki robimy content i co się aktualnie w tym odcinku dzieje. Nie witam się, nie mówię, cześć siemanku, tutaj ten i ten, nie, bo to już nie te czasy, bardziej to wiesz, od razu przychodzę do tego, co tu się będzie działo i to raczej w ten sposób wygląda. Dobra, dziewiątka już mówiłeś, nie? Czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć? Ja już mówiłem, mówiłem. To dobrze, bez mi po czasie. Dostaliście 30 sekund za darmo, nie dziękujcie, a teraz będziemy głosować. Zastanówcie się dobrze, kto tutaj jeszcze wam podpadł w tej rundzie. No, powiem wam tak, ciekawe głosowanie. Mamy remis. Po 3 głosy padły na numer 3 oraz numer 6. Nikt nie odpada, ale będziecie mogli podopytywać ich o szczegóły. To już będzie trzecia runda, także będziemy w połowie drogi po niej. Let's go. Pytanie do użytkownika 3. Czy ty nagrywałeś też kiedyś poradniki do montowania? Nie. To kolega. Dobra, i pomyliłem z kimś. A szósteczkę montujesz sam? Tak. Mam też ziomka, który mi pomaga, nie? Ale tak to sam montuję. Ja mam takie pytanie odnośnie montażu. Skąd bierzecie muzykę do filmów? Z biblioteki. Biblioteka YouTuber. Epidemic Studio. Epidemic Sounds. Epidemic Sounds. Tak. No Copyright Sounds. Ja NCS kiedyś, a teraz też Biblioteka YouTube. Kolejne pytanie. Jaką mieliście ostatnią współpracę? I jak ją pozyskaliście? Dobre. Aha, to ja nie mam współpracy. Jestem jeszcze za mało, mi się wydaje. Plus mam takie... Chciałbym, ale trudno mi będzie, bo ja mam bardzo ostre żarty i wiem, że niektórzy pracodawcy i też reklamodawcy nie będą chcieli mi dać takiej możliwości. To ja miałem z Gaminatem, bo mam z nimi stałą współpracę. Robię im jedną reklamę w miesiącu. Nawet mam swój własny shake. Od nich, z którego właśnie piję, wiem, że tego nie widzicie, ale... Ja jeszcze nie miałem żadnej współpracy, nikt się nie odzywał, ja się nie odzywałem. Ja miałem od War Thunder i pozyskałem go od Storm Midi. Tutaj kolega 4 mi bardzo dobrze wygląda, ja bym kolega 4 tutaj zmarkował jako ten, który faktycznie nie leci tutaj w kulki. Ja miałem ostatnio na TikToku z Niveą. What? W jaki sposób otrzymałeś tę współpracę? Agencja napisała. DDOB się nazywa. Legit istnieje tak, a też nie wiem, co blokowałem kiedyś. No, moja koleżanka 7? Nie miałem nigdy współpracy, raczej za mały kanał. Ja, jeżeli o to chodzi, to
aktualnie parę dni temu miałem, ale to akurat na Twitchu. Hero Warsy, bardzo fajna gra. No to ja właśnie to jest mega sos, bo ja mam mega duży kanał, a nie miałem nigdy współpracy na YouTubie, serio nigdy. Ale na TikToku mam bardzo dużo współprac. Ostatnio miałem z aplikacją do nauki języków z Fikri. Więc Marki, I'm waiting for you. Ja mam pytanie do szóstki, jeżeli mogę. Czy mógłbyś opisać, jak wygląda przycisk na 100 koła subskrypcji YouTube? Mogę spojrzeć w prawo i spojrzeć, jak najbardziej. On się różni od tych wcześniejszych. Jest taki bardzo gładki, jest wgłębiony jest przycisk, nie? Lustro jest po prostu w środku takie wgłębione. Trójkącik jest na środku, bo jest znak YouTube'a, nie? No nie kłamie. I chodziło z tym pytaniem. Daje mi się wydaje, że mega sas, bo każdy musi sobie to zobaczyć, nie? No w ogóle każdy wie, jak to wygląda praktycznie. Natomiast osoba, która ma ten przycisk, wie, że te literki właśnie presented tu i tak dalej są takie, one są no takie dwie, że możesz je dotknąć i je wyczuć. Jest to prawda, można. No jak patrzę z daleka, to nie, no nie zakodowałem. Co ale inaczej, ale wygląda pudełko. No kurde, to było w 2019 dostałem. Ale to bardzo proste pudełko, no to jest... Te prostokątne takie, no wiecie, tam były po prostu gratulacja od wtedy Suzan Wojcicki była prezeską i spoko. No proste pudełko, prostokątne. A jak długo jeszcze szedł przecież? Szybko, bo wcześniej się jakoś zweryfikowałem. Kolega też jakby polecił mi, żeby szybciej coś tam zweryfikować, a się był po 2 tygodniach chyba, nie? Weryfikacja czasem... nic nie ma do... Ale się teraz wjechali na szósteczkę. Mój kolega też dostał szybciej ode mnie, nawet mniej niż 2 tygodnie dostał przycisk, a nie ma weryfikacji, a ja mając weryfikację dostałem po 3 tygodniach. Coś zrobiłem, że dostałem szybko, może nawet i maila napisałem, nie pamiętam, ale serio, wiedziałem, że zbliżam się do tej bariery i kolega mi jakieś tam lifehacka sprzedał, nie? I tak było, no co mam powiedzieć? Ej, czemu jestem podejrzany, głupio? A ja myślę inny. Słuchajcie, czas na głosowanko. Mam pewne podejrzenie, w którym kierunku to pójdzie, ale się przekonamy. Jest wszystko jasne. Pokażcie swoje głosy. No i słuchajcie, głosy w tej rundzie padły na 3 osoby, z czego 2 z nich zebrały po 1, a aż, jeżeli mnie wzrok nie myli, 6 głosów padło na 6. Także niestety, będziemy się musieli teraz pożegnać. Ja pierdolę. Dla mnie byłeś git, pamiętaj. Jesteśmy po 3 rundzie, przed nami potencjalnie jeszcze 3, ale jeżeli jesteście pewni, że wywaliście agenta, to możemy teraz już zakończyć i każdy zostanie po przysłowiowej 100. No grubie, ale dalej się podoba. To mi się podoba, dobra. Kolejna runda, proszę państwa, 10 minut, możecie szukać. Let's go, czas start. To ja mam mocne pytanie na początek tej rundy pod kątem, ile zarabiacie miesięcznie na ten etap? O mój Boże. Grubo. Ja tego nie chcę zlikować. Nie. No to ja zlikuję, bo ja tak jestem małym kanałem. Teraz mam $10.65. No dobra, to można zlikować takie liczby. Też bym nie chciał dokładnie likować. W sumie trochę bez sensu jest to pytanie, nie? Ale moje pytanie to jest moje dobre pytanie, bo taki prawdziwy youtuber na pewno nie będzie chciał za bardzo zbyt chętnie powiedzieć, ile zarabia. To był test, zdaliście. To słuchajcie, to ja może z pytaniem, jak nie macie jakiś. W czym montujecie? Mam Premiere Pro. Ja montuję w iMovie, bo ja nie robię żadnego skomplikowanego montażu, to jest tylko wrzucanie cen z filmów plus obrazków w Premiere Pro, After Effects czasami. Ja tak samo Premiere Pro, no i czasami tam co kilka odcinków zdarzy się afterka użyć. Ja montuję na telefonie, gdyż mam też materiał na telefonie, taki program jak Viva Video. Dobra, ja wszystko w Adobe robię standardowo. No to że nie będzie się trochę śmiać, bo ja całe życie montowałem Final Cut Pro, ale mój stary laptop podczas renderowania zaczął się grzać, więc przyludziłem się na CapCuta. I tak go polubiłem, że jak montuję, to jest w CapCutie. Dobra. Masz 70 tysięcy czy 70 coś? Czekaj, w tym momencie mogę ci dokładnie powiedzieć. 67 tysięcy 800. To nie ty. Okej. Jakie śledztwo. Dobra, to może zrobimy takie wstępne rozeznanie. Wydaje mi się, że 4 na pewno jest youtuberem. 2 wygląda bardzo też legitnie. 2 też mi się wydaje, że jest okej. 1 i 7 to są małe kanały. Ciężko jakkolwiek zweryfikować. Niby jesteś tym youtuberem, ale wiele takich rzeczy mógłbyś po prostu wiedzieć, będąc zwykłym widzem, który jest bardziej zaangażowany. I 9 niby tutaj się troszkę rzeczy zgadza, ale w sumie mało o tobie wiemy jeszcze. No to pytajcie śmiało. Ty jesteś w programie partnerskim, prawda, tak? No tak, jestem. Ja bym się zapytać, jak wygląda proces weryfikacji do konta AdSense. O Jezu, to trzeba przeklikać taką ogromną, ogromną umowę, zrzeknąć się amerykańskiego opodatkowania i przejść na polskie. No i przeklikać to, czeka się parę dni i zaczyna się zarabianie. W sensie, jak jest sposób weryfikacji, jak ci przychodzi, można powiedzieć, kodzik, coś takiego. No, nie przychodzi żaden kodzik. Trzeba podpiąć swoje konto bankowe, tak przychodzi ramach. Przychodzi, to powiem. Jest trop, zwęszyli go. Nie było coś takiego, że musiałem podpiąć swoje konto bankowe. Przychodził mi przelew, tam nie wiem, 33 grosze.
Ja musiałem potem wpisać te 33 grosze w AdSense'a i mi zaakceptowało płatności. Jak kiedy potem... to robiłeś? W 2021. Powinno być. Się wydaje, że było. Rzuciło do skrzynki pocztowej. Do domu? Tak, do domu. Tak. Nie, mi nie przyjdzie, oni to dał przysięgam. Tak, adres twój rozstrzygamy. Ktoś też robił to parę lat temu, żeby potwierdzić zarabianie, jak wyglądało parę lat temu, no bo ja to robiłam przed parę miesięcy temu, jakby podpinałam się. Ja robiłem chyba w 19 albo 20 i no dostałem normalnie pocztą list i tam był kod sześciocyfrowy, czy ileś ja tam... Ja w 20 i 30. Wrócimy do tego może w następnej rundzie, ponieważ teraz już minęło 10 minut. I... czeka nas głosowanie. Ciekaw jestem, na kogo teraz padną podejrzenia. Jakby zupełnie nowy nurt weszliśmy z tą konwersacją. Zobaczymy, czy będziecie słuchać się starych głosów. Dobra, proszę państwa. Ciekawa sytuacja, bo ta osoba w żadnych poprzednich rund nie zebrała żadnego głosu. A teraz ma 3 i odpadnie. Jest to numer 9. Ach, te kody. Weryfikacja się nie powiodła. Krąg oskarżonych się zawęża. Pytanie, czy chcecie jeszcze grać? Czy już jesteście pewni, że wygłosowaliście agenta? Gramy dalej. No bo pogramy dalej. Dobra, rzeczy my chyba zdecydujemy pod koniec, że pasujemy. Możemy tak w ogóle zrobić? Czy... tak, możecie zawsze remis zrobić wtedy, każdy na siebie, no. Możemy pogadać. No dobra, to słuchajcie, 10 minut, przedostatnia runda. Także pamiętajcie, wypytujcie o wszystkie szczegóły, jak tego przyjdą wam do głowy. Let's go. No jest ktoś w jakiejś grupie? Taki youtuberski? No właśnie, powiem, no, jaki jestem, trochę jakby powiedział, kim jest, więc w sumie to... Ja teraz założyłem z moimi ziomalami z Wrocławia taki kolektyw youtubowo-muzyczny, nazywamy się 7-1, chłopaki robią muzę. Próbujemy rozkręcić swój label, no ale to jest na razie projekt, który ma 1000 subów na YouTube, więc no... To słuchajcie, to ja mam pytanie może dla osób, które nie są youtuberami full-time. Czym się zajmujecie jakby na co dzień i kiedy znajdujecie czas na YouTube'a? Ja tak naprawdę teraz nie pracuję, mało studiuję zaocznie, marketing cyfrowy, a tak to lecę YouTube'a, sam montuję dwa odcinki tygodniowe w środę, w piątki. Zajmuje mi to dużo czasu. Bo jeszcze też się wziąłem za streamy na Twitchu, więc nie mam za bardzo czasu też na pracę. Chociaż pasowałoby coś znaleźć, bo nie powiem, mały kanał, mało zarabiam i ja chciałbym w to iść i inwestować. Więc no, szukam jakiejś roboty, jak ma jakąś pracę dla kanale Hodo, proszę, piszcie. Zadzwonimy do pana. Ja jestem półmontażystą, mieszkam w piwnicy, dlatego mam czas na kanał nigdy, a raczej bardzo rzadko, bo jestem niestety, to jest robota, no jest dużo za... no, w skrócie. Ja mam 18 lat, także jestem jeszcze maturzystą, ale że moje filmy powstają właśnie w trakcie moich zawodów, czy tam jakichś moich jazd, to nie nagrywa mi siatka, na przykład mój chłopak, więc samo nagrywanie nie zajmuje mi dużo czasu, a montaż to dla mnie przyjemność, więc tak naprawdę jak sobie usiądę co 2 tygodnie w weekend i zajmie mi to te 2 godzinki, to jest dla mnie wręcz przyjemność. Czy robiliście jakieś crossy z jakimiś popularnymi twórcami i z kim? Od góry, kolega pierwszy. Nie miałem crossy z żadnym youtuberem. Większym miałem tylko z mniejszymi kolegami, którzy mają tam 5. Takimi mniejszymi z Valoranta? Mniejszymi z Valoranta to jest, nie wiem czy kojarzysz, Pyżan, miałem z Kajderem, z Valoranta to no i tyle. Kurczę, to nie kojarzę akurat. Myślałem, że może jakiś kozok. Dobra, kolega 2? To mój największy cross, to były 2 crossy, znaczy 3 crossy. Jeden do mnie na kanał, 2 na tamten kanał z nie wiem, ale się dowiem. Okay. A kto tworzy, nie wiem, ale się dowiem. Możesz wymienić tego pana, nie który mogę, czyta? Tego, który czyta, nie wiem jak on się nazywa, kontaktowałem się z tym drugim, który chce pozostać anonimowy, a ten co czyta, znaczy nie wiem jak on się nazywa, ale wiem jak wygląda. To masz obsycję budowę ciała? Dosyć przystojnym mężczyzną, muskularnym i ma takie kręcone czarne włosy. Dobra, kolega 3? Ja się crossowałem w sumie 2 razy chyba. Raz u mnie do mnie na kanał, raz do kolegi na kanał i to było z Pusią Bogiem. No właśnie pomyliłem się z nim, nie? Ja się crossowałem z Kaluchem, Panu Dzikiem i Kasiosem. Pani 7, to stawiamy, że niezbyt. Jeżeli o mnie chodzi na YouTubie, stricte to ostatnio z KMNT, kiedyś dużo z XXXTentacionem, czasem nawet coś z Random Bruce'em. Generalnie z większością osób ze świata lolowego. Z doktorem Holo też coś nagrywałem kiedyś. Co macie jeszcze jakieś tropy? Coś wam tutaj ten? Jest, jest, jest też trochę ciężko, bo tych małych YouTuberów można strzelić tak dla zasady, nie? Mogę wam powiedzieć jeszcze, co może miarę pomóc. Ja próbowałem zacząć już dawno, dawno temu. Jak miałem 13 lat, nagrałem kupi filmik do internetu z moim kolegą, wtedy już zaczynałem, chciałem coś zacząć nagrywać. Wylądowałem znanego youtubera Zebo, odrodziłem się. Zrobiłem głupi gest, załóżmy. Zrobiłem z siebie debila na odcinku Zebo, on mnie wyzywał. Taka trauma dzieciństwa, ale jednak wróciłem na tego YouTube. No to jestem w stanie uwierzyć, ja nagrałem film na Zebo kiedyś. Ja rozumiem, że popełniłem błąd i pewnie bym się na tym nauczył. On mnie dużo też na tym nauczył, ale sam bym się na tym nauczył. Nie skrzydziłby tak po prostu po pierwsze moich pasji, bo to jednak bardzo zniszczy człowieka, jeśli jest się takim młodym. Dobra, słuchajcie, jesteśmy grubo po czasie, ale chciałem wam dać dokończyć. Natomiast teraz czeka nas głosowanie. Jeżeli chcecie, w ogóle jeżeli jest w was taka nuta podejrzenia, że już wygłosowaliście agenta, a widzę, że niektórzy już głosują. Myślałem, że może chcecie zrobić remis, ale dobra, jak chcecie głosować, to głosujmy i zobaczmy, co tu się wydarzy.
Może drugi to remis. Teraz. No, drugi raz taka sytuacja będzie miała miejsce w dzisiejszym filmie. Remis. Znowu po 3 głosy, 1 i 7, czyli strzelacie w małych. Słuchajcie, mamy jeszcze jedną rundę, możemy ją rozegrać, a następnie zdecydujecie, czy chcecie podtrzymywać te swoje głosy, może chcecie je zmienić, może chcecie w ogóle iść w remis, tego się dowiemy. W każdym razie to będzie ostatnia runda. Wszystko, cokolwiek wam przychodzi do głowy, wszystkie zarzuty wyciągajcie na światło dzienne, no i szukamy. Ostatnie 10 minut, let's go. A mam pytanie na to, nie jest kanał z kolei. Wpisaliście się do KRR i te? Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na tą listę taką? Kojarzycie to? Nie. To była jakaś sprawa, ale... Dobra, no jak nikt, no to nic. Takie się legalne. Trzeba było się wpisać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako dostawca treści VOD. To jest chyba martwe prawo w tym momencie. Siedemka coś chciała pytać. Ogólnie co mali są bardziej podejrzani, więc w sumie to bym nie celowała w większych. A chciałbym jedynkę spytać, czy masz plan YouTube Studio, albo byś odpalił? No, oczywiście, że tak. Streama dać? Nie, streamujcie tylko ten. Nie, no streamowanie. Jakbyś szedł w statystyki i wyszukiwania i co ci się wyświetla, byś tak opisał, co widzisz. Słuchajcie, obok przeglądu jest... Są jeszcze badania i tam są ciekawe rzeczy, które można przeczytać. Właśnie o to chciałem spytać. Valorant Aim, Poland Valorant, Replay in Valorant. Siódemeczka też możesz powiedzieć. Nagrywam o jeździectwie, ale moje pierwsze najpopularniejsze wyszukiwania to Hobby Horse, Horse Routines i Parkour Championship. Wyszukiwania dotyczące tematu games, jakiegoś powodu przypisało mnie do gier. Z jednej strony wydaje mi się, że chyba już wygłosowaliśmy tego widza. Też mi się tak wydaje. Może okazać, że wszyscy też byliśmy. Słuchajcie, zawsze możecie zrobić remis, jak uważacie, że jesteście wszyscy czyści. Ja bym poszła w remis. Głupie było, byśmy też się tak wyrzucali na chama, żeby każdy zarobił więcej. Na przykład był taki film Uchodo, gdzie jakaś dziewczyna naciskała, bo chciała więcej zarobić, a to tak po chamsku trochę, nie? Dobra, możemy zremisować chyba. Jeżeli tu jest agent, to może się wyłamać i zagłosować na kogoś innego, żeby się ochronić. Nie wiem, każdy się wydaje jakoś w miarę legit, każdy wydaje mówić sensem. Jeśli jesteście youtuberami, to jak teraz zrobicie przekręt, to będzie skazana na waszej reputacji, także... Ale pamiętajcie, jeżeli że agent będzie w waszym gronie nadal po tym głosowaniu, no to nic nie wygrywacie, nie? Macie jeszcze 4 minuty, żeby to rozkminić, także śmiało. Dobra, skorzystajmy z tych 4 minut. No ja bym na przykład zapytał się czwórki, powiedzmy, jak się rozlicza VAT z Googlem? Mam takie pytanie. Quiz księgowości robimy, czy Google ci nie wysyła faktury? Tylko ty możesz mu wysłać, ale nie musisz. Tak jest napisane. Po prostu to działa aktualnie tak, że jako że jesteśmy w Unii Europejskiej, to żeby nie było karuzeli VAT-owskich, to Google sam rozlicza z siebie u siebie lokalnie w Irlandii. Mam jeszcze dobre pytanie. Jak się daje Shadowbana? Jezu, trudno się wylosowało. No nie wiem, czy każdy wie w sumie. Dobra, no to lecimy po kolei. No, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie dawałeś nigdy Shadowbana? Nie dawałem nigdy Shadowbana. Ja też nigdy nie dawałem, ale klikasz tam użytkownika w komentach i tam jest chyba coś w rodzaju ukryj, coś takiego. Ja jestem family friendly, więc ja nikogo nie shadowbanuję. Nie wierzę, że nie shadowbanowałeś. Ja nie, ja nigdy, akurat ja nigdy, może to, że mój tak, ale ja nigdy. Nigdy nikogo? Jezu. Nie wiem, chyba robimy remis, co? Słuchajcie, bo wy się nie widzicie, to ja mogę, nie powiem, ale niech podniosą rękę wszystkie osoby, które chcą remis. Dobra, dziękuję za tą informację. Ciekawie. Powiedział ciekawie. Ja się boję, tak. Czyli ktoś nie krzyczy, czyli ktoś może głosować. Nie no, to typowa zagrywka prowadzącego. No dobra, to teraz jesteśmy faktycznie oficjalnie po czasie. Zróbcie jak uważacie, pokażcie numer, na który chcecie zagłosować. Dobra, słuchajcie, już wam mówię, jakie są wyniki głosowania. Jeszcze raz przypomnę dla was i dla widzów, jeżeli po tym głosowaniu w waszym gronie będzie agent, to nic nie wygrywacie, on zgarnia 500. Natomiast wyniki głosowania są takie, że... Mamy remis. Brawo. Wszystkie osoby, które są teraz, przechodzą do finału i zaraz dowiemy się, jaka jest prawda. Ja zaraz udostępnię kamerkę, także będziemy mogli sklirować, myślę, parę osób, których kojarzycie wzrokowo, a potem jeszcze przejdziemy do osób, które wcześniej odpadły i zobaczymy, kim są oni. To jesteście wy. Witam bardzo serdecznie. Część twarzy możecie kojarzyć, ale słuchajcie, pożegnaliśmy się w czwartej rundzie z 9. Także zobaczymy teraz 9. Ejo. 9, powiedz, czy jesteś agentem. Jestem youtuberem. Dzięki wam, naprawdę. Nie noszę kod. Nie wiem, przysięgam i dostałem żadnego kodu nigdy. W rundzie 3 pożegnaliśmy się z 6. Ma przycisk! Jest youtuberem! Ale kurde, byłem tak nie podobał mi się ten odcinek, bo zostałem od razu pytania o mnie. Słuchajcie, została nam 5. Jeżeli 5 nie jest agentem, no to znaczy, że w waszym gronie jest agent. Siema 5, powiedz, jaka jest prawda. Ma Gaminata z tyłu. Mam Gaminata z tyłu, bo to jest nie współpraca, bo byłem agentem. Tak jest, proszę państwa! W pierwszej rundzie od razu poszło! Instynkt. No dobrze, to w takim razie 1, 2, 3, 4, 7, 8 wygrywają po stówce, agent nie wygrywa nic, clip.